Nie, już nie mogę. Nie możesz hakować? Nie, zepsuło. O kurde, dobra, Shift także control? To jest... Widzicie, to jest powód, dla którego kończymy tą serię po prostu. Admiros nie może już cheatować. I nie może sobie już kopiować itemów. No, niestety tak jest. Także witajcie w ostatnim odcinku serii Świat Dinozaurów, która, mogę to już powiedzieć, była niewypałem. Nie podobało mi się to, jak to wszystko się... No, jak to wszystko po prostu się tutaj stało, jak to wszystko po prostu wyglądało. Co tam, Admiros? Nie wiem, jakby to jest ostatni odcinek i zacząłem kraść ze skrzynek diamenty. Naprawdę ukradłeś ze skrzyni diamenty? Tak. Ja pierdzielę, bo mówię, ostatni dobra. Odcinek, to biorę wszystko, co się da i biorę diamenty. Nie, no to jest przesada, Admiros. Ale dlaczego, to już chyba tłumaczyłem chyba ze dwa odcinki temu, albo jeden, ale w skrócie trochę to było irytujące, jak wiecie, chcieliście zrobić park dinozaurów, a dinozaury znikały, później na nowo je respiliście i one znowu znikały i na nowo i znowu i znowu i znowu i znowu. I na G2 są promocje. Polecam sobie sprawdzić, to oczywiście link w opisie. I w ogóle cześć, Admiros, bo się nie przywitałem z tobą. Siemanko! No i dzisiaj robimy ostatnią walkę dinozaurów. Po prostu, na game modzie już, bo czekaj, ja zobaczę, jak w ogóle wygląda, ile mamy dinozaurów. O, bo tak średnio do tej pory wiem. Mamy tak, jednego Rexa, tego. Jeżeli chodzi o roślinożerne, co ty tam w ogóle robisz, Admiros? Wiesz co, robię nam ten... No. Coś tam sobie robię w craftingu. Sprawdzam różne rzeczy. A możesz stworzyć killów, bo moglibyśmy wypuścić te dinozaury na wolność. Killów tak się akurat składa, że stworzyłem. tak? Gdzie jesteś? Patrzę, jakie mamy dinozaury, więc z jakimi skończyliśmy. Bo plan był taki, żeby wiecie, jak sobie wpisujecie Jurassic World albo jak oglądaliście film, to żeby stworzyć coś takiego, ale niestety było tyle problemów z tym i my to łataliśmy, Sans to łatał, wszyscy to łataliśmy razem i niestety... No ty nie pieprzony Rexie. Rex mnie zaatakował. Okej, ale żyjesz? No żyję, ale dobra. Większość HP straciłem po prostu teraz. Więc już idę z pomocą. Nie, no Admiros, a zrobiłeś coś dla mnie? Tak, z resztek zostało tyle. A ja mam full secik, zobacz, nigdy nie byłem tak bogaty w Minecraft. Dobra, ty jakby... Chodź, wypuścimy po prostu te wszystkie dinozaury tutaj na wolność i za chwilę przejdziemy sobie na game moda i sobie to zrobimy. Jeżeli chodzi o fabułę, fabuła nie jest dokończona, czyli ten obóz, w którym ostatnio zginęliśmy i tak, tam są gdzieś nasze przedmioty na tej mapie, no to niestety tam nic nie było, po prostu. W tym obozie, poza tymi potworkami, poza jakimiś rzeczami do zrobienia hybryd, no to nic nie było, więc tak naprawdę fabuła po prostu nie była jeszcze dokończona tutaj, ta sensowa. Admiros, potrzebujemy bloków. Masz jakieś bloki może? Mhm, jasne. Już ci daję. Proszę. O, skąd ty masz tyle bloków? Jakby nie zdążyłem więcej ukraść z naszych skrzynek. No tak, bo wszystko musi być po prostu kradzione. Czekaj, bo ja muszę zatkać ta woda. Tak. Ty możesz rozkopywać. Nie mam killofu. Nie masz? A, bo zrobiłem miecz jeszcze dla ciebie. A, okej. Okay. No to weź sobie tutaj. Ty co? Dobra. Kill off. O, jest, mamy przejście. Mamy przejście dla dinusiów. Trzeba tę klatkę troszeczkę większą zrobić. No i miejmy nadzieję, że one sobie uciekną. Tylko, że tak jakby one nie wiedziały kompletnie, co się dzieje. Tak no bo to jest, to tak zawsze jest w przyrodzie, że na początku one są tak uwięzione w klatkach, że nie wiedzą, że mają wolność, ale dopiero jak poczują głód, to wtedy pójdą na polowanie i wtedy dopiero zaczną szukać wyjścia. Okej, okay. No to może dobra, zwierzęta. To zostawmy, jest przejście ładnie zrobione. Jeszcze musimy to samo, Admiros, z Rexami zrobić, także chodź tutaj. Szybciutko. Ty musisz to ogarnąć, bo niestety, jakby to powiedzieć, ja nie mam killofa, bo zrobiłeś tylko jeden. Wolałeś sobie zrobić full seta diamentowego. Nie wiem dlaczego. No bo to ostatni odcinek. Stwierdziłem, że może to być spoko. No dobra, spoko. Wiesz, żeby nie było. I za chwilę robimy, powiedzmy, BO3 walkę dinozaurów. Tylko zastanawiałem się, czy po prostu wybieramy tymi dinozaurami, którymi chcemy walczyć między sobą, czy tak jak wiesz, Pokemony, czy na przykład losowo jakoś wybieramy po prostu jajko po kolorze. Wiesz co, może losowo po kolorze będzie ciekawiej, losowości. Dobra, to nie... Dobra, jest przejście. Wydaje mi się, że przejdą, także musimy jeszcze je jakoś zachęcić, żeby one wyszły. Chodź tutaj. Rzucić im na przykład... Czekaj. Mięso? No właśnie tutaj, nie wiem. Tutaj. Chyba, no. Ej, halo. Ej, wiesz co, chyba wygląda na to, że one po prostu lubią tutaj mieszkać i tyle. Może im się spodobało, bo dostają żarcie, nie muszą nic robić, więc... Znaczy, no jedzenie... O!
Wyjdzie? No nie. Chodź, chodź tutaj, jesteś wolny. Jesteś wolny, nie musisz już tutaj siedzieć w tej klatce. Może trzeba im pokazać, że ej, tu jest wyjście. Może tu chcą wyjść. O właśnie, żeby... może one chcą tędy wyjść. Nie no, prędzej czy później po prostu one tutaj, one opuszczą te... O, może? Może za małe jeszcze, dobra, to jeszcze większe ci zrobię. Patrz, tu masz wyjście. Większe. Nie no, ty takie powinno mu wystarczyć już. No, wychodź. Nie chcą wyjść po prostu. Ja wiesz, chciałem chociaż jednego pokazać, że wychodzi. Jest. Dobra, okej. Okay. Chodź, Admiros, do domu się prześpimy. I chyba możemy się przełączyć zaraz na tego, na game moda. Czekaj, no i możemy zacząć walczyć. W ogóle zobaczymy inne dinozaury. I mówię, jeszcze raz powtarzam, nie tak miała ta seria wyglądać w założeniach. W pierwszym odcinku miałem kompletnie inny plan na to, później się niestety wszystko posypało i trzeba było trochę improwizować, więc miejmy nadzieję, że w przyszłych rzeczach uda się jakoś... Ale i tak wyszło sporo odcinków. Znaczy wyszło, no 30 parę odcinków. Wow, żeby ludzie nie zrozumieli, ja się naprawdę fajnie bawiłem, bo oczywiście grałem z Admiroskiem i pewnie dlatego się super bawiłem. Ale miło. Ale no jakby mam ten niedosyt, że to jest naprawdę fajny, rozbudowany mod. Admiros nie mamy łóżek chyba. No nie, bo zginęliśmy, one zniknęły. No nie mamy łóżek. No, czekaj. Ej, ty nie... Czy mamy gdzieś wełnę? Kojarzysz? Było coś. No, okej, już jest wełna. Kurde, tak sobie przypominam, ile tutaj czasu spędziłem na tym psajwie. Ile tych rzeczy kopałem, które nigdy nie zostały użyte, bo no dużo rzeczy się ile dinozaurów prostu... zniknęło. O, ile dinozaurów zniknęło. Ciekawe, z niewiadomych przyczyn. Czy ktoś w komentarzach dałby radę wypisać wszystkie dinozaury, które zniknęły? Ej, no serio, każesz widzom oglądać całą serię od początku? A nie, no wiesz, to ja pamiętam Rexy, Raptory, jeden Rafus Rex, jeden Szymon, jeden taki roślinożerny. O, Pepuś, właśnie, no. Pepuś. To już zapomniałem. Dobra, przełącz się, Admiros, na Game Mode 1. O, to jest najgorsze. Kośnik, gamę, modę, spacja. Ja biorę 1. Clear. O, Clear. I teraz, dobra. Jak weźmiesz sobie Spawn, po prostu wpiszesz Spawn. Tam w pasku wyszukiwania. Jezu, ile tego jest? Właśnie mamy z drugiego moda pasku? Jeszcze. Jakim pasku? Patrz, bierzesz E, wciskasz i masz szukaj przedmiotów. I wpisujesz spawn. Albo egg na przykład może. Nie, dobra. Jezu, ile tych jajek spawn. To jest. No. I po prostu wybierz sobie jedno jajko jakieś. Czy z dołu, bo tam są z innego moda też, czy z tych góry. Dobra, ja sobie biorę, żeby nie było, biorę sobie tego dinozaura. I... Jak się wybiera. Klikasz po prostu lewym na to jajko i sobie przenosisz na ekwipunek. Znaczy na pasek na dole. A ono się nie wybiera. Czekaj. Przysięgam. Klikasz lewym raz, cyk i po prostu przenosisz na pasek. Nie przenosi się. Jakby nie wiem, czy dobrze robię. Wciskam E, bo po prawej stronie mam wielkie menu, wpisuję spawn. I są jajka. No jest sobie jajko na przykład alligator, coś tam. No. I klikam na nie prawym i nie mogę go przeciągnąć. Lewym. Ale po prostu nie przeciąga, chociaż można w ten sposób też przeciągnąć. Przeciągać się nie da, klikać też się nie da. Nie możesz nic kliknąć? Nie mogę z tego nic kliknąć. No, nie da się. Jak? Powiedz mi, jak ty możesz mieć problemy, których nikt nigdy w Minecrafta, kto grał, nie miał? Nie wiem, bo jestem początkujący. Dobra, masz to jajko. Nie wiem, co to jest. Idziemy tym walczyć. Po prostu. Dobra. Idziemy, chociaż powinienem... A może nie mam game moda włączonego? Admiros, możesz... Uwielbiam ale po prostu. Może, nie no, wiem, że latam, jakby, ale może mi nie do końca działa. Admiros, ty. Ale nie mamy tej komendy, bo nie jesteśmy na serwerze. My gramy przez Hamachi. Cały czas graliśmy przez Hamachi. Mam problem. Gdzie? Czekaj, jaki masz problem? Jak się ląduje? Shiftem. Okej, dobra. No. Okay, dobra, to jest mój dinozaur. No jak tak szybko? Jezu, jak on ładnie wygląda. Walcz z moim dinozaurem. Bang, to jest mój. Haha. Admiros, to jest ryba. Rekinus Rex. Tylozaur, pamiętasz? Tylozaura? Jak go też zabiłeś, to ten wodny niebieski. One chyba, wiesz co, nie chcą ze sobą się bić, po prostu. Ten twój za chwilę umrze, więc rzucę ci kolejne jajko. O, nie, dobra, mój wygrał w takim razie. Nie, biją się. Ty biją się jednak. Dawaj go, nie, no, Rekinus Rex. Rekinus Rex. Jak w ogóle twój się nazywa? Dankelos... Mój się nazywa Pomóż mi, bo umieram. No. Dobra, skrócę jego cierpienie. No niestety twój przegrał, także ja... jest 1-0, dobra, weź to jajko, ja biorę to jajko. Ej, czekaj, bo już chyba... Co? No jak klikniesz lewym, jak to kości wypadają. Jak się E. I bierzesz survival inventory, czy tam survival inventory w prawym dolnym.
No właśnie. No. No nie, no nie, klikam na jajka i nie działa. Myślałem, że właśnie nie miałem zaznaczonego. Bardzo mnie to ciekawi, dlaczego masz coś takiego. Wyrzuciłem ci jajko, proszę bardzo. Chociaż mówię, o, no dobra. Szkoda, że ty nie możesz wybierać tego jajka. Dobra, chodź tutaj, ja stawiam tego. O. No to powiem ci po prostu może kolor i tyle, dobra. No bum. Dobra, kolor, aha. Aha, no to bierz ten... go! Tylko, że... O, dobra. Bierz go! No, nie atakuję. Toxicus Rexus, bierz go! Nie, twój, jeżeli chcesz wiedzieć, jak się nazywa, to wystarczy, że sobie przeczytasz na jajku. Na przykład mój wiem, to jest ale ja go Styrakozaur. Tak się chyba nazywa. Halo? On się nazywa... Czekaj. Rugops. Okej. Okay. Co on robi? Ty, wygrałem! 2-0. Jak 2-0? Przecież ty zrespiłeś ich z 5 tutaj. Nie. Czemu on nie żyje? No bo uba. Daj nie mi no. jajko w kolorze białym, bo to okay. Może będzie Indominus. Dobra, białe jajko, tutaj było białe jajko. A, okej, okay, dobra. Tarara, Admiros, to jest twoje jajko. Nie no, że akurat tobie to wybrało jajko, to jest nieporozumienie. Dobra, chodź tutaj. No, chodź. Bum! Postaw tego swojego. No i nie no i... Bierz go! Ty, dobrze. Ja teraz piłem 2. Dobra, to wygrałbyś, no, okej? Wygrałbyś. To był Indoraptor. Nieporozumienie jakieś. No właśnie, dlaczego te raptorki są takie OP? Dobra, zróbmy walkę 3-3. Dobra, 3-3. Ale tych samych czy jakichś innych? Tych samych. Bo okay. Skoro dwa twoje wygrały z jednym moim, to 3 moje z twoimi 3 powinny sobie poradzić. Tylko, wiesz co? Wylosowałem chyba dinozaury. Okay, znowu to kolejne? No to są moje, to są dobra, moje. To są moje 3. 1, 2, 3. Bierzcie je, roślinożerne przyjaciele. Nie wiem, czy one w ogóle będą walczyły ze sobą. Znaczy, ten mój jest mięsożerny, to na pewno, ale ten twój to tak... No, to jest roślinno... O ty! Czekaj. Nie, chyba nie chcą po prostu. Nie. Wiesz co, trzeba tutaj... o, mój echo idzie. Czy tam echo. Skoczy? Nie skoczy. Nie chcę skoczyć po prostu na nie. Nie chcę. Po prostu, nie działa. O, one wolą żyć wszystkie w zgodzie. A czekaj, czy są tutaj te rekiny? Bo nie pamiętam, czy pokazywaliśmy te rekiny, jakie są zbugowane, ale nie, chyba czegoś takiego nie ma. To może zobaczcie, na innym czanku są. No tak, to właśnie one są troszkę dalej. Są, ale mało. Czekaj, no to nie wiem, czy... No tu się dopiero zaczęły respić. Zastanawiam się cały czas, czemu nie respiły się... Tak. Spaduwa flota. No to tu jest. Właśnie, to jest tutaj, jest to ich jest gniazdo. Powód, dla którego dinozaury na początku umierały. Przynajmniej tak nam się zdaje. W ogóle nie wiem, ktoś mi napisał, ej, Flotar, te dinozaury ze starości umierały. A tak, co? Przecież nawet nie ma takiej mechaniki wprowadzonej na tym modzie. Także, no, dziwne rzeczy się po prostu tutaj działy. Dobra, Admiros, masz, weźmy sobie teraz, przetestujmy z tego drugiego. Co? A weźmiesz żabki? Ty jedną żabkę, ja jedną żabkę, bo zawsze to jest taka mała arena dla żabek. Chwila, już. Dobra, dwie żabki. O, chodzi ci o tą arenę? Tak, o tą arenę. Proszę bardzo, czekaj, rzucam ci jajko. Ja bym chciał sobie żabkę w innym kolorze mieć, tylko... O, dobra, mam tą żabkę. Bijcie się, żabki. Tylko, że one chyba się nie będą biły nawzajem, wiesz? Bo to jest ten sam gatunek, mimo wszystko. Naprawdę? Czekaj, a jak... Nie chcą się bić. A, nie chcą się bić. Dobra, to trzeba w takim razie... Zostawmy je tutaj. Wow! Co to było? Jest... Ej, Admiros, kliknij sobie na to, prawym na to jajko. Co to w ogóle było? Co to jest? Czekaj. Ale mi poleciał szybko gdzieś... no, to jest... Co to jest? Nie... Co jest? On, ten dinozaur, on w pół sekundy mi... Poleciał... Twój poleciał w górę, a mój nie. No właśnie... Ja mam jakiś dziwny ten Minecraft. Czekaj, co tu się... Co to było? O dobra, mam jeszcze coś takiego. Co to jest? Mam... To jest z innego moda. To są dinozaury z innego moda. Troszeczkę z tego, co wiem, gorszego. Ale chciałbym jeszcze zobaczyć Indominus. O, Indominus z drugiego. Indominus Rex. A może ja po prostu wpiszę egg? No, znaczy, no... Jajka no nie, też nic nie mogę przyciągać, jakbym miał blokadę. Jak to jest możliwe, że masz blokadę? O, ty, znowu poleciał ten latający gdzieś tutaj. I ten Indominus? A, Indominus po prostu ignoruje wszystkie dinozaury. No to... Aha. Nie, no, fajnie, powiem tak, naprawdę chodźmy, fajnie. Chodźmy, bo te żabki krzyczą strasznie. No właśnie, trzeba je, Admiros... no trzeba się ich pozbyć. A mogę na przykład, czekaj, przeciągnąć coś innego, na przykład... No właśnie... rzecz, która... Dlaczego ty nie możesz... Nie możesz jakby nic tutaj... Indoraptor... No nic nie mogę przeciągać.
Okay. Kontrolem z shiftem nic, nie działa. Zabić wszystkie żabki. Proszę, pozabijajcie te... O, jest! O nie! Małe, ej, małe indoraptorki, nie wiem dlaczego się zrespiły dwa dzieciaki, po prostu wszystkie żabki zabijałem z tego, nie, co nie widzę. Zabijajcie żabek! Wolność jakie na żabek! Jakie żabki są głośne, co jest? No strasznie! No. I czemu na przykład indo... A, okej, okay, indo minus coś tutaj bije. Okej, okay, tego też bije. Tego też bije. Dobra, coś tutaj się próbują bić, ale ta walka na pewno nie jest jak na przykład w Ark Survival Evolved, gdzie od razu możesz jakby stwierdzić, kto wygrywa, że się te dinozaury biją. A właśnie, bo pytałeś ostatnio, tak, widzowie chcą tak, tak. Arka, żebyśmy razem nagrali, czy nie? I było bardzo dużo komentarzy, że chętnie by obejrzeli naszego Arka. Kurde. No, właśnie, wiesz co, ja tak miałem od tego zacząć odcinek, ale się bałem twojej reakcji i mówię... Nie no, ja chętnie. O. Dobra, także skraszowało gierkę, ale ostatnią rzeczą to była zgoda Admirosa przed tym, przed właśnie zakończeniem tego, więc możliwe, że za niedługo, chociaż inaczej, powiem wam widzowie tak, zanim wystartujemy z Arkiem, to najpierw musimy go uruchomić, sprawdzić, czy nam się będzie, czy mi się w sumie będzie fajnie grało, bo Admiros i tak będzie, wiecie, tutaj tylko gościem tak jakby, tak jak przed chwilą w sumie gadaliśmy, ale jeszcze przed tym, mamy jedną rzecz przygotowaną. Tak, to jest taka niespodzianka, która powinna się pojawić za niedługo. W sumie wiesz co, Admiros? No ta walka też nie wyszła. Znaczy ta walka dinozaurów, spodziewałem się, że będzie troszkę lepiej. Więc choć może pożegnamy się tam, gdzie zaczęliśmy tą serię całą. O, czyli na tym statku, co się rozbił. Tak, 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 tak. Na statku się pożegnamy. I no, możecie oczekiwać za niedługo pewnej rzeczy. Miejmy nadzieję, że ta rzecz... Ty stawiałeś, Admiros, coś tutaj? Nie, co to jest? Portal. Ten portal naprawi wszystko. Może stawiałeś. Sans postawił. Sans? Ale to mi nic nie pisał o tym. Ty jak... A czekaj, bo coś mi tu nie gra, bo jakby... Czekaj. Wygląda jak ten portal do tego piekła z Minecrafta. No, znaczy... Nie, no portal... Aha, to nawet nie są zmienione tekstury. Ty! Nie, ale... Ej, bo mieliśmy kończyć. Ten portal naprawi wszystko. O to jest chodzi? Rozwiązanie fabuły? Ej, może to jest właśnie jakby... Ej, to jest portal, ej, który naprawia rzeczywiście wszystko. Postawił coś takiego. Portal. Dobra, nie wchodzimy. Nie wchodzimy teraz, Admiros. No, ja już chcę, bo jakby no... Ciekawi mnie, co tam jest. Zakończymy takim cliffhangerem i zaczniemy odcinek, jak już będziemy w tym miejscu. Albo po prostu zaczniemy odcinek, gdy wchodzimy do tego portalu. Także no dziękujemy za uwagę. No w takim razie musicie... Czekaj, ten portal naprawi wszystko. Ale jak może naprawić, jeżeli mod jest cały popsuty? Nie wiem, ale myślę, że muszą widzowie obejrzeć kolejny odcinek. Dokładnie, i musicie zostawić lajka pod tym filmem, wbijajcie na kanał do Admirosa i dziękujemy wam za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo tych wszystkich błędów i wszystkich problemów miło spędziliście czas, bo tak jak ja mówiłem, było dużo problemów, ale finalnie fajnie się bawiłem, a przecież to jest chyba najważniejsze. Więc... Tutaj się żegnam przed tym portalem i zobaczymy, co będzie następnym razem.